Cześć, siemanko, ja jestem Kozja, to jest Europa Universalis 4. Witamy w kolejnym odcinku, zaczynamy od razu, bo i tak wiem, że będzie nudno. Dlaczego wiem? Bo wiem, bo posprawdzałem, nie ma na razie jakiejkolwiek wojny w pobliżu, która by była opłacalna dla mnie i którą mógłbym wygrać w tym momencie. Jest to powodowane tym, że no, graniczę z moimi sojusznikami w większości. Plus granica z Węgrami, tutaj te granice z Zakonem Krzyżackim nie mogę prowadzić wojny, bo jest zaufanie po pokoju na 9 lat. Z tymi nie mam szans za bardzo, bo mają sojusz z Austrią i Czechy mi nie pomogą. Więc na razie tak będzie sobie to leciało, leciało i leciało. A ja będę cokolwiek tutaj kombinował, żeby was nie zanudzić na śmierć tym odcinkiem. O, jak super, dobry władca Henryk się urodził. Henryk Jagiellon, lepszy niż tatuś. I co? Czekamy, aż separatyści pewnie będą wybuchać. Wskoczyła nam technologia. Papa Influence. Okej, okay, wolę hajsik. To od razu zostawiamy. Co chcę na pewno zbudować? Na pewno chcę zbudować floty. Jeszcze nie mogę, ale za ten czas mogę zbudować w Krakowie marketplace. To mi na pewno pomoże, bo tutaj jest szlak handlowy akurat tutaj się zbiega w Krakowie, więc na pewno to dużo da. Nie mam w ogóle manpowera przez tą wojnę z Zakonem Krzyżackim. No i co? No i czekamy tak naprawdę na to, że może coś wyniknie, cokolwiek z mojego otoczenia. Nie wiem, może Czesi wywołają wojnę w Saksonii. Albo nie wiem, cokolwiek innego. 11 tysięcy wojska muszę przywrócić. To będzie trwało bardzo długo. Casus Belli. Brandenburgia ma na nas Casus Belli. A my straciliśmy Casus Belli na Livonian Order. Przepraszam. Ten order. Nie Livonian. Tak naprawdę to nie mam co tutaj za bardzo robić. Włączam szybko na czwóreczkę, niech to leci, bo czekam, aż będę mógł zaneksować tą Mazowię. Ale to też dopiero za 2 lata. A na to mam misję, więc wypadałoby tą misję szybko zrobić. Deep Rep skoczy wtedy. Przepraszam za to odkaszliwanie. Ale mnie denerwuje coś w gardle. Nie mogę się tego pozbyć. Event. Event, który mi zwiększa koszty technologii przez to, że nie jestem renesansowcem. Coś takiego. To nie to. Okej, okay, mamy tą prowincję, mamy już na nią klejmy, możemy tam budować klejmy. W ogóle to moi sojusznicy chyba mają jakieś powstanie, z tego co widzę, i to takie konkretne. No trudno, nie pomogę im, bo sam jestem biedny. Normalnie nie gram na takim speedzie, ale akurat dzisiaj muszę, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał 3 godziny i żeby nic z nim się nie działo. Tak naprawdę. Muszę obserwować sytuację dookoła, bo w razie gdyby ktoś miał jakąś wojnę, to wtedy można to wykorzystywać. I coś tam zawsze sobie uszczknąć z wojny. I jeszcze chcę sprawdzić,
Czy to mi coś da? Skijowa. Pewnie nie, tylko pewnie stracę na tym. No tak, tak jak myślałem. Dobra, wracaj do Kijowa. Dobra. Wyższych relacji tu już nie mogę. To też nie mogę. Zwiększę sobie jeszcze ewentualnie relacje z Mołdawią. Mazowie. Dobra. Będę już aneksował sobie do Mazowie. Bo to trochę na pewno potrwa. Diplomatic Insul. Dobra, to wezmę sobie. Bo i tak już ich aneksuję, więc to nic mi nie zmienia. Jak tam ci rebelianci? Może to pospada, bo za chwilę już w sumie się kończą te kory. Jak zrobię te kory, czyli te prowincje będą już moje, to wtedy może coś tam pospada, ten unrest, i może oni nie powybuchają, ale zobaczymy. Nie chciałbym, żeby powybuchali, bo to się wiąże ze stratami wojska, którego i tak nie mam. Węgrowie budują sobie na mnie szpiegowską sieć. Dobra, mamy tu Hole. Okej, mogę coś wybudować. Ale tu się nie opłaca na razie tego budować, bo przyrosty tego są bardzo małe. Ewentualnie tutaj poczekam. Jak będę miał tutaj kora, to może wtedy się opłaci to tam zrobić. Kto tam mi pisze? Natalka mi pisze. Dobra, mamy Malbork. Tak, robimy to miastem naszym. Znowu muszę zapłacić kory za to. To jest wada tego, że gram bez dodatków. Ale po prostu na dodatki mi nie stać. Bo to jest czysta Europka, bez żadnych dodatków. Tak jak wychodziła w podstawce. Tak w ogóle to mam plan. Mam plan i ideę nagrywać jeszcze jedną serię z Europki. Serię z Europki na modach. Tak, na modach, które pozwalają wycofać czas do na przykład tam 1000 roku przed naszą erą. Nie, do 1000 to aż nie. 400 bodajże. Ale na pewno do jakiegoś tam 700, 600 i walczyć na przykład Normanami czy Rzymem albo Grecją i coś takiego wymyślić. Okej. Tech na militarię podskoczył wyżej. Mazowia się aneksuje. Dopóki nie zaneksuję Mazowi, to nie mogę wybrać innej misji. Aha, okej, tu już mam. Co mi tu tak pyka? Tu już mamy tą sieć szpiegowską, więc możemy sobie zrobić klejmy. Na nich też wypada dalej tworzyć klejmy, bo i tak chcę z nimi prowadzić wojnę w przyszłości. Jeszcze kilka lat, ale... No niestety ta Szwecja dalej się trzyma z Danią i z Norwegią. Jakby te państwa poupadały, byłoby mi o wiele łatwiej walczyć z tamtymi przeciwnikami. Bohemia się wybroniła, jak widać. Aj, Michał, nie pauzuj. Czas leci. Rebelie. Rebelie wyglądają na to, że wybuchną. Event.
5 prestiżu. Nie mam go zbyt wiele. Admin pointy i dukaty, ok. Z tego jestem w stanie zrezygnować, bo nie było tego bardzo dużo. Budynki, trade, niewiele. Dobra, wolę wybudować sobie stateczki jakieś. One się będą 3 lata budować, ale później na pewno będą pomagać. Gdzie oni wybuchną? W Malborku i w Tucholi. Już wybuchli. Momencik, event, inflacja i więcej punktów. Gdzie oni wybuchli? A, to w Mazowszu, na Mazowszu wybuchł. Dobra, zatrzymam to. Nowogród i tak jest zjedzony przez Rosję. Rosję, Moskwę jeszcze. Dobra, weźmiemy ten Nowogród. To i tak jest ten trzeci, ostatni rywal, więc nie ma znaczenia. Dobra, podejdziemy tu moim wojskiem. W końcu się coś dzieje. Muszę ich zbić, bo to i tak będą za niedługo moje ziemie, no. Więc i tak muszę ich zbić. Żeby mi tam teraz w tej Tucholi nie wybuchły te rebelie. Dobra, mamy Mazowie. Wracamy do Tucholi. O, hełm, no może nie wybuchnie. Ale boję się o tą Tucholę. Tego nie mogę zmniejszyć, bo wybuchną. Dobra, na piątkę, bo to nie ma czasu. Z tym już nie ma sensu zwiększać relacji. Austria. W sumie mi niby mnie nie lubią, ale może mnie polubią. A dzięki temu, że zjem sobie tą Mazowię, dzięki temu, że zjem Mazowię, z Mazowie spadnie mi jeden relacje jedne dyplomatyczne i wtedy będę mógł sobie kogoś dodać jako sojusznika. Z kim ta Brandenburgia ma wojnę? Z tymi i z tymi. Moment. Bo może by się dało zrobić jakąś wojenkę na szybkości. Bo ja mam tutaj klejmy na ten stłop. No tak. Okej. Austria przyjdzie. No niestety. A tu? Austria przyjdzie. Więc zanim ja to przejmę, to Austria przyjdzie i mnie i tak zło i dupsko, że aż połamie kręgosłup. Dobra, przyspieszamy znowu na 5. No niestety, walcząc z Polską, jest tutaj trochę przypał. Właśnie przez tą Austrię, która jest władcą Imperium. I jak chce się walczyć z jakimkolwiek państwem z Imperium, to najczęściej Austria musi tam przyjść. Bo musi. Nowogród nie jest już moim rywalem. Dobra, Rosja. Czy Rosję sobie zostawić? Nie wiem właśnie. Węgry i tak mnie nie lubią. Dobra, rebelia w Tucholi wybuchła. Tutaj szybko doślę mój drugi oddział i sobie to wybronię, żeby nie tracić bardzo dużo. A ta wojna była tak szybka. Okej, mamy pierwszy stateczek, wysyłamy go od razu, żeby protektował trade'a, bo dzięki protekcji trade'a jakieś tam zawsze hajsiwo wpadnie. A to się zawsze przyda. Dobra, jeszcze jedną barkę.
Jejku, ten aneks trwa tyle lat, że zaraz będę mógł wywołać wojnę. Dukaty. Opinia. 15 prestiżu albo dostanę teologa, artysta albo filozofa, ewentualnie dukaty. Ale myślę, że to wezmę, bo i tak chcę zaraz prowadzić wojnę. A jak chcę prowadzić wojnę, to prestiż się na pewno przyda. A to nie było pod panowaniem krzyżaków? Kory. No nieważne. Dobra, czekamy na aneks tego. Bo tu nie ma czasu. Odcinek jest taki trochę martwy. A ja dalej nie mam manpowera. Jak ja chcę prowadzić wojnę, jak ja nie mam manpowera? Stop! Manpowera. Deep reputation. Super, za aneks. 5 prestiżu. Deep repa 1. Move capital to Warsaw. Co mi to da? 20 prestiżu. Okej, to się na pewno przyda. Do Warszawy. Tam będzie trzeba zbudować fort szybko. Pewnie zrobiłem to w ogóle za szybko, ale to nic. Dużą flotę. No, dużą flotę. Zbuduj dużą flotę. Przecież to będzie 15 lat trwało. Czekajcie, ja sobie to zmniejszę. Niech to sobie tam powoli tupta. Rival of the rival. Opinia Anglii o nas. 25. Dobra. Zrobimy tą misję. Tak. Uda się nawet. Rival of the rival. Wpadnie prestiżu. Trochę punkcików. Tutaj widziałem, że mamy za dużą armię jakąś. Tak. Musimy się jej trochę pozbyć. Ewentualnie porobić tak. O, i już jest 28. No i gitara. Już niedługo. No jeszcze trochę, ale to nie jest. Jak tam te rebelie? Aha. Tych rebelii już praktycznie nie ma. Jak postawię tam armię. Dobra, wróć tu. Jak postawię tutaj armię, to oczywiście zaraz zniknie. Więc spokojnie. Powinienem sobie dać radę z tymi rebeliami. Mogę coś zbudować. Może w Warszawie? Niekoniecznie. Fort kosztuje 200. No a fort w Warszawie by się przydał. Fort w Warszawie by się bardzo przydał. Okej. Okay. Technologia dyplomatyczna. Zwiększył się trade. I to już widać od razu. Nasz kapitan zmarł. To niedobrze. O, ale to będzie dobrym pomysłem. Zwiększa nam się ma... Ej, czemu ja tracę? Aż tak duże mam utrzymanie armii? Aha, okej. Okay. Manpower. I jeszcze się odbudowuje ta armia, dlatego tyle za nią płacę. Jak tylko to się pewnie uzupełni, to już powinno się zmniejszyć wszystko i powinienem zarabiać normalnie. 25. Okej, okay, mamy kolejną
kolejny stateczek do mojej floty. Norwegia klejmuje. Niech sobie tam klejmuje. Protect trade. Ok. I jest widoczny od razu profit, jakiś tam nieduży, ale zawsze. O, base tax in Warsaw. Super. Bardzo mi się podoba ten event. O, już teraz mogę 30 nawet. Force limitu. Czekajcie. Od razu to zmniejszam, to zmniejszam. Tego nie. Tego też nie. To jeszcze trzeba poczekać. Military leader left us. Zostawił nas leader. Na razie nie jest nam potrzebny nowy. Bo niby po co. 8-4. 7-4. 4-1. Okej, zniknęły nam te wszystkie niedobre rzeczy związane z buntami. Dobra, tu wysyłamy do protektu. No i co? No i myślę, że w tym momencie zakończę ten nudny odcinek. Starałem się jak mogłem, żeby nie był strasznie nudny, no ale niestety jest nudny po wojnie. Zresztą na razie nie mam z kim prowadzić wojen, no ale już niedługo będzie kolejna wojna z pewnie Zakonem Krzyżackim. Trzeba się ich stąd pozbyć. Chcę więcej morza, chcę więcej zamków i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem ja byłem Kozi, to była Europa Universalis 4 i dzięki za oglądanie. Dzięki za wyświetlenia, dzięki za lajki, dzięki za wszystko i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!